Cześć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą zobaczyć w tym drugim odcinku naszych adwentowych, internetowych rekolekcjach zatytułowanych Dno. Tak jak mówiłem wczoraj, najgłupszych rekolekcji, tylko dlatego, że mówiących o najgłupszej decyzji, jaką człowiek może podjąć. Jaka to decyzja, to dopiero w najbliższych odcinkach. Zastanawiamy się, czy wyruszamy w drogę z prorokiem Jonaszem. I tak jak wczoraj mówiłem, do czego Cię chcę zaprosić. Nie chcemy tylko czytać, nie chcemy tylko wędrować za kimś. Nie chcemy jakby wymierzać sobie jakiegoś pułapu, jakiegoś celu. I też powiem szczerze, że nie wiem, dokąd te rekolekcje mają nas poprowadzić. I bardzo dobrze, nie zastanawiam się nad tym. Nie szokuj się teraz, że to jest nieprzygotowane, bo przygotowane, ale też oddane Panu Bogu, żeby Pan Bóg nas poprowadził, bo to, co prosiłem wczoraj, i chciałbym, żeby to, może to było jedynym celem tej rekolekcji, żebyśmy się dali przeczytać Panu Bogu, żebyśmy pozwolili, o może tak, pozwolili Panu Bogu, temu, który jest wszechmocny, przeczytać nasze życie w świetle księgi proroka Jonasza. Świata tej historii niezwykłej, tego człowieka. Pozwolić, żeby to Pan Bóg nas prowadził i to On wyznaczał cel, kierunek naszej wędrówki, żeby to On pokazywał, a nie żebym ja powiedział: tu, Panie Boże, teraz pójdziemy tu, później tam. I na to wszystko, jak chcesz, to błogosław. A jak nie pobłogosławisz, to pewnie mnie już nie kochasz i nie myślisz o mnie. Tak bardzo często o tym myślimy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wrócili do tego pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału Księgi Jonasza, które mówi, że Pan przemówił do Jonasza, syna Amitaja. Czy jak w innych właśnie tłumaczeniach, że słowo Pańskie zostało ogłoszone wobec proroka Jonasza, syna Amitaja. Pan Bóg przemawia, bo Bóg wypowiada wobec mnie słowo. Jakie to jest słowo? Najpierw Bóg przemawia do Jonasza. Każde tłumaczenie, każdy opis nam powie, że imię Jonasz oznacza tyle, co gołąb. I tak sobie pomyślałem. No, zastanawiałem się nad, nie tylko siebie, ale się zastanawiałem nad rolą gołębia. My dzisiaj widzimy w gołębiu symbol Ducha Świętego. To jest też bardzo ważne znaczenie. Ale to jest, no, ptak. Ktoś, kto fruwa w obłokach, w przestworzach. Ma jakieś marzenia, ma jakieś pragnienia. Też ktoś, kto w życiu rzadko stąpa twardo po ziemi, jakbyśmy mówili. Głowę ma w chmurach, ale nogi nie dotykają ziemi. Może jest gołąb jako ktoś, kto jest niewinny, nieskazitelny. Gołąb pocztowy, który ma ważne zadanie i tak dalej. Czyli dostarcza jakąś informację, ma jakieś cele w swoim życiu, jakieś powołanie, byśmy tak po kościelnemu powiedzieli, i on to realizuje. I wszystko robi, żeby ten cel osiągnąć, żeby tą wiadomość zanieść do tego człowieka, do którego ma zanieść. Nie? I to jest super sprawa, nie? Ale to myślę, że to jest też ktoś, i tak chciałbym go na kogoś takiego też patrzeć, na kogoś, kto gdzieś jest mało realnie, albo bardzo mało umiejscowiony w życiu. Tylko gdzieś ktoś to patrzy, z jednej strony bardzo dobrze do przodu, ma jakieś marzenia, ale to są marzenia, które są tylko jego marzeniami i on się nie zgadza na to, żeby ktoś miał inny plan wobec niego. Tak potem zobaczymy w jego historii życia, a tym bardziej Pan Bóg, nie? Bo to jest on, nie? On jest taki myśliciel, marzyciel. Z drugiej strony czytamy dalej, że to jest syn Amitaja. Amitaj można tyle przetłumaczyć, co prawda, czyli syn prawdy. Ojciec jego to jest ktoś, człowiek, który największą wartością dla niego zawsze jest prawda, szukanie tej prawdy. Czyli prawda, czyli zgodność rzeczywistości z tym wszystkim, co mnie dotyka dookoła, czego doświadczam, czyli planowanie, ale zgodne z tym, do czego jestem powołany i do tej rzeczywistości, do tych realiów, w których tak naprawdę żyję.
A Jonasz nieustannie fruwa. Jonasz jest takim myślicielem, jest takim idealistą. Jest tym, który chciałby w życiu dużo osiągnąć. Bardzo mnie to przypomina, ten prorok. W każdym etapie życia, ale to bardzo też na początku, nie? Ktoś, kto może też boi się prawdy i mówi, że z tej prawdy pochodzi, nie? Ale właśnie, to jest ktoś, kto ma ojca, bo jest synem kogoś. Czyli ktoś, jest ktoś w jego życiu, kto go bardzo kocha, dla kogo jest bardzo ważny. Jest gołębiem. Znowu chciałem wrócić do tej symboliki Ducha Świętego. To Duch Święty namaszcza go tą miłością. To Duch Święty sprawia w jego życiu, że jest ważny. I chciałbym, żebyśmy w tym drugim odcinku zatrzymali się w tym właśnie temacie. Chciałbym, żebyś może po raz kolejny w swoim życiu usłyszał te słowa. I bardzo chciałbym i też o to się modlę, żeby to nie były jakieś takie banialuki, żeby to nie były tylko frazesy, ale że jesteś dla kogoś bardzo ważny. Że jest ktoś, kto jest przy tobie i chce szczęścia dla ciebie. Jest ktoś, kto jest w twoich marzeniach. Jest ktoś, kto jest w twoich pragnieniach. Jest ktoś na tym świecie, kto nie tyle trzyma kciuki za ciebie, żeby ci się udało, ale robi wszystko, żeby to, o czym marzysz, rzeczywiście się zrealizowało. I żeby rzeczywiście to nie było tylko bajanie w obłokach, które potem prowadzi do jakiejś tragedii, jeżeli się nie wydarzy. Ale ktoś, mimo że widzi, że to jest strasznie szalony pomysł, to za tym wszystkim jest. I podpisuje się obiema rękami pod tym wszystkim. I to jest właśnie dobry Bóg, który posyła ci Ducha Świętego do serca, który namaszcza cię i mówi: jesteś ważny, kocham cię, jestem przy tobie, nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę, choćby nie wiadomo, co się w życiu wydarzyło, choćby właśnie wydarzyło się to, co się za chwilę wydarzy, choćbyś podjął taką decyzję, którą za chwilę podejmiesz, to nic nie zmieni, nigdy ciebie nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę, bo jesteś moim umiłowanym synem, bo jesteś moim umiłowanym dzieckiem, moją córką. Szaleję za tobą, kocham cię, a ja jestem twoim ojcem prawdą. To nie jest kłamstwo. I wszystko to, co do ciebie mówię, to jest najprawdziwsza prawda. Może to są treści, które słyszysz teraz po raz kolejny. Może do ciebie może słabo przemawiają, a może jest tak, że przyjmujesz te treści tylko teoretycznie, tylko na poziomie tutaj beretu, głowy. I może trzeba dzisiaj, w tym drugim dniu naszych rekolekcji lub kiedykolwiek te rekolekcje oglądasz, poprosić Pana Boga, żeby te słowa dotarły do twojego serca. Żebyś w sercu doświadczył, że rzeczywiście jesteś kochany. Że to serce, które masz, nie chodzi mi tylko o mięsień, nie wiem, przytłaczający krew, sąco tłoczący, ale coś, co stanowi o tobie, co mówi to, kim jesteś. Może to serce jest w druzgoczącym stanie. Może jest bardzo poranione, wykorzystane. A może po prostu jest oschłe, nieprzyjmujące, niechcące przyjmować Bożą miłość, Bożą łaskę. No może to serce może różnie, przeróżnie wyglądać. No i właśnie Pan Bóg mówi: chcę w tym sercu być. Nie? Chcę to serce też przemieniać. Chcę to serce uzdrawiać, chcę dotykać tego serca, chcę do tego serca się przytulać, bo to serce mówi mi, kim jesteś, a ja cię kocham takiego, jakim jesteś. Może to serce jest nieczułe, bo za bardzo byłeś czuły w swoim życiu i to ludzie źle wykorzystali, albo po prostu od początku taki jesteś. To poproś dzisiaj dobrego Boga o taką łaskę, czułości wobec Niego. Dobry Boże, uwielbiając Ciebie w tym słowie, które do mnie dzisiaj kierujesz, uwielbiając Ciebie w tej postaci Jonasza,
w której chcę się przeglądać, uwielbiając Ciebie w mojej historii życia, różnej tej historii życia, w każdym momencie tej historii, w każdej sekundzie tej historii. Chcę Cię uwielbić i chcę Cię błogosławić. A uwielbiając Ciebie i błogosławiąc, chcę Cię prosić o łaskę doświadczenia rzeczywistej miłości Twojej. Doświadczenia tego, że rzeczywiście jesteś blisko mnie. Że to, co mówisz, to nie jest kłamstwo. Że Ty mnie nigdy nie oszukasz. Że Ty mnie nigdy nie zostawisz. Że Ty nie pozwolisz, by stało się w moim życiu cokolwiek złego. Bo Ty mnie tak bardzo kochasz. Dobry Ojcze, dobry Tato. Wszechmogący Boże. Bo wiem, że Ty żyjesz. Żyłeś, żyjesz. Że królujesz, że królowałeś, królujesz. Teraz i na wieki wieków. Amen. Z Panem Bogiem.